Dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie na webinarze dotyczącym gier platformowych. Witam, witam. Przyznam szczerze, że właśnie kończyliśmy, mam nadzieję, że skończyliśmy gasić pożar z współprowadzącym, dlatego że jeszcze przed momentem mieliśmy bardzo, bardzo duże problemy techniczne i może też dlatego jestem troszeczkę rozbita tym, ale mam nadzieję, że za moment już wszystko będzie dać. Witamy serdecznie, zbieram się. Witamy serdecznie. Webinar platformowy Reczu. I tak, mam nadzieję, że damy radę. No i tak, będę prowadziła ten webinar razem z moim kolegą Michałem Dębskim. Oboje jesteśmy trenerami mistrzów kodowania. Ja jestem oprócz tego polonistką, Michał jest matematykiem i pracujemy w szkołach podstawowych. Dzisiaj bierzemy na tapetę te gry platformowe i śmialiśmy się bardzo z Michałem, że my nie wiemy, czy nadajemy prawie do tego tematu, dlatego że tak, stworzyć grę platformową to no, potrafimy i mam nadzieję, że dzisiaj też coś Wam tutaj pokażemy i wspólnie z Wami coś podziałam. Natomiast przyznamy Wam się szczerze, że jesteśmy fatalni w graniu w gry platformowe. Naprawdę, no to jest... To nie idzie tak dobrze, to znaczy testowanie tych gier. Testowanie tych gier nam troszeczkę nie idzie. Rozumiem już, że głos znika, kiedy zmieniam pozycję, będę się starała siedzieć w takim razie prosto. W związku z tym mamy nadzieję, że nie tylko stworzymy tę, ale właśnie uda nam się ją kilka razy przetestować. Zastanawialiśmy się też, jak rozegrać te dwa spotkania. I najpierw pomysł był taki, że może zrobimy jedną potężną grę platformową. Dziś zaczniemy, za miesiąc skończymy. Natomiast doszliśmy później do wniosku, że chyba dobrze by było, żeby każde spotkanie to była osobna, zamknięta całość. Dlatego też Agnieszka pisze, że nic nie słychać. Nie wiem, czy to jest tylko... Zaraz, bardzo Was proszę. Aha, okej. Okay. Wydaje mi się, że jesteś na łączach po Twojej stronie. Więc każde to nasze spotkanie to będzie osobna gra, czyli stworzymy dwie gry, one się będą bardzo mocno różnić pomiędzy sobą. I nawet jeżeli kogoś dzisiaj nie będzie na tym naszym spotkaniu, no to kiedy się spotkamy w maju, to będzie mógł od początku wszystko przejść z zupełnie inną grą. I dzisiejsza gra będzie może niezbyt atrakcyjna wizualnie, ale mamy wrażenie, że bardzo ciekawa. Gra, którą przygotujemy na następne spotkanie, na pewno będzie też, na pewno zadowoli też estetów, dlatego że dzisiaj ta grafika nie będzie bardzo skomplikowana, ale gra, mam nadzieję, że się Wam spodoba. Dobrze, to chyba ty. Aha, jeszcze ze spraw organizacyjnych. No ten webinar potrwa około 90 minut, jest nagrywany. Nagranie będzie dostępne na naszej stronie wiki.mistrzowiekodowania.pl. W ogóle nie wiem, czy wiecie, że bardzo dużo się teraz dzieje u nas na wiki, także zachęcam, żeby tam zaglądać. Wrzucamy tam nowe scenariusze z różnych języków. Są tam wszystkie te nasze webinary z tej sesji jesiennej. Więc zaglądajcie. O, fantastycznie, Kasia, dzięki, że wrzuciłaś. No i wydaje mi się, że to tyle, jeśli chodzi o moje gadulstwo. Mam nadzieję, że jakoś wspólnie całą tę grę przejdziemy i doszliśmy z Michałem do tego, że dzisiaj nie będziemy się bawić w żadne ankiety na początek, ani nic takiego, tylko wiecie co, chodźcie już do roboty, do Scratcha, stworzymy sobie dzisiaj grę. Michał będzie zaczynał grę, opowie Wam, o co w ogóle w niej chodzi i stworzy pierwszy level, pierwszą planszę. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania dotyczące tego, co robimy, to oczywiście piszcie do nas na czacie.
Tak, Alina, będziemy pracować w Scratchu, można pracować online. My tak właśnie będziemy robić. Michał, oddaję Ci głos. Mam nadzieję, że wszystko powiedziałam, co chciałam powiedzieć na początku. To ja witam wszystkich. Mam jeszcze malutkie problemy techniczne, jeżeli chodzi o sprzęt, to chyba będę musiał pracować na dwóch komputerach jednocześnie. Ale momencik. Zobaczę, czy się zaraz to uda. Tak, to może tylko zacznę mówić, tak jak... Ojejku. Przepraszam. Niech Michał jeszcze tam coś szaleje, ja powiem tyle. Tak, Mnie się momencik, wydaje, jeszcze że proszę temat chwilę. jest. Tak. Wydaje mi się, że ten temat jest. Że temat gier platformowych jest bardzo wdzięczny dla naszych uczniów. Kilkuletnie doświadczenie w pracy ze Scratchem w sumie pozwala mi myśleć, że gry i właśnie gry platformowe, takie gdzie chodzimy bohaterem, przechodzimy kolejne plansze, być może zbieramy coś, musimy uważać na naszych przeciwników, wrogów, że to jest chyba to, co przynajmniej moi uczniowie lubią najbardziej. Oczywiście w Scratchu też często robimy jakieś animacje, ale w momencie, kiedy jednak jest możliwość zagrania w tę grę, którą się zrobiło samemu, to jest najlepsze. I być może dla nas nauczycieli te gry platformowe aż tak bliskie nie są, ale no mam wrażenie, że naszym uczniom są bardzo bliskie. Także mam nadzieję, że po tym webinarze będziemy mogli im wszyscy zaproponować jakieś kolejne nowe rozwiązanie. Michał, jak tam u Ciebie? No jeszcze moment, mam problem z udostępnieniem ekranu teraz na tym komputerze, a w tamtym coś mi się dzieje, także proszę jeszcze naprawdę momencik, mam nadzieję, że zaraz ruszę. Okej. To ja jeszcze powiem, że przygotowując się do tego webinaru, weszłam na stronę Scratch Meet Edu i oglądałam gry platformowe, które tam są zamieszczone, więc no naprawdę są niesamowite. Dzień dobry Reni, witamy. Jak na razie się przygotowujemy i opanowujemy problemy techniczne, także jeszcze nic nie straciłaś. Z rzeczy organizacyjnych, moi drodzy, na koniec dostaniecie link do miejsca, gdzie będzie można sobie wygenerować zaświadczenia potwierdzające wasz udział w tym webinarze, ale to dopiero pod koniec. Ja i tak uważam, że nie jest źle, Michał, będę Cię pocieszać, dlatego że Cię słyszymy, bo tu no były tak, takie to jest problemy, że... ważne. Natomiast, Ania, mam do Ciebie pytanie, bo teraz jestem w tym widoku, jak udostępnić mój ekran? No już momencik. Bo mi się teraz zniknęło nie. ten... Okej, okay. Już moment. Aha, już chyba teraz dopiero widzę. Chyba teraz tak. O, już teraz będę widział. Świetnie, Zofia, dobrze. To tak, to... Coś Czy do juniorka ładuje. To się przyda? Elżbieto, będziemy dzisiaj pracować na seniorze, czyli jak ja to mówię, czyli na tym zwykłym Scratchu. Ale gdybyś z nami została, sama ocenisz, czy to się przyda. Wydaje mi się, że młodsi uczniowie mogą mieć problemy z niektórymi momentami tutaj w układaniu tych skryptów, ale no sama zobaczysz. Mamy, Michał, udostępniony twój ekran, z tego co widzę. No to super. To się cieszę, że udało się przejść początkowe problemy, więc teraz na spokojnie już po raz drugi wszystkich serdecznie witam. Pokażę na początku to, czym chcemy się zająć w pierwszym etapie naszego tworzenia programu, a mianowicie początek jest taki. Tutaj ja wciskam start. O, spada nam ten czarny nasz duszek, który jest bohaterem.
Steruję nim za pomocą strzałek i moim zadaniem jest przejść tę planszę. Tak jak Ania mówiła, niestety jestem bardzo słaby w testowaniu. Nie wiem, czy mi się uda w ogóle tam dojść do tego klucza. Och, są szanse. Michał, ty pewno dzisiaj cały dzień ćwiczyłeś to. Dobrze. Tak, tak, naprawdę się wysilałem też, żeby ułożyć planszę odpowiednio, żeby to było na moje możliwości. No i na całe szczęście okazało się, że przeszedłem. Tutaj ten napis, co dalej, to nie będzie, no dziękuję bardzo, to nie będzie koniec naszej gry, to będzie koniec pierwszego etapu. Tylko chciałem tak na wstępie pokazać, co planuję zrobić i jak to będzie miało wyglądać. No dobrze, a zatem przejdźmy do tworzenia projektu. To zostawię tylko jako wzór nasz. Mam nadzieję, że wszyscy mamy przed sobą Scratcha. To jest otwarty nowy dokument. Przepraszam, jak widać na razie jeszcze nawet bez nazwy. Mamy kota, no ale zrezygnujemy z tego kota, ponieważ naszym bohaterem będzie taki punkcik. A zatem usuwam tego kota, myślę, że pamiętamy. Klikam prawym przyciskiem myszy na tę ikonkę i usuń. Czyli chcemy teraz stworzyć swojego własnego duszka. To ja proponuję, żebyśmy skorzystali z tej opcji narysuj samodzielnie. Czyli stworzymy swojego duszka i przejdę tutaj do rysowania. Ja proponuję, ponieważ ten duszek, żeby był naprawdę mały, jak powiększymy sobie tutaj widok na 400%, to wystarczy, że narysujemy taki prostokąt, właściwie kwadrat. Przeszedłem, nie wiem, czy zauważyliście Państwo, do tego przekształć w i tutaj mamy tę ikonkę z rysowaniem prostokątów, ale też zaznaczam, żeby był wypełniony w środku, czyli tutaj nie ten lewy, tylko prawy prostokąt. I rysuję taki naprawdę malutki kwadracik, który mniej więcej będzie miał 2 na 2, czyli ledwo pokryje ten krzyżyk tutaj na środku. O, mniej więcej tak to będzie wyglądać. I to będzie nasz główny bohater w tej grze. Na razie on jest tutaj gdzieś na środku, ale to nieistotne. To może od razu duszki. Tak jak widzieliśmy, był tam jeszcze jeden duszek, a mianowicie ten klucz, do którego mamy dotrzeć. Tego klucza nie będę rysował, on tutaj jest w bibliotece. Może tylko chwilkę, czy wszyscy już mają narysowany ten prostokąt? Tak, mamy, widzę, że ok, super. To ja przechodzę do drugiego duszka, mianowicie tutaj klikam na bibliotekę i chyba pod literką K powinien być taki ładny klucz. Zjadę szybciej, tak. O, jest. Tak, tutaj u mnie w tym miejscu jest taki piękny klucz. I wybieram go. Dobrze. Może jeszcze jedna rzecz. Na razie przesunę ten klucz do góry, a naszego bohatera na prawo, ale nie na sam dół. Mniej więcej załóżmy na tej wysokości. W tym momencie to jest nieistotne, gdzie on się znajduje. I czeka nas jeszcze jedna rysowanka. Widzieliśmy tam, był narysowany taki
może nie labirynt, ale trasa, którą mamy przejść. I przejdźmy teraz do tego. Oczywiście musimy przejść do sceny, czyli najeżdżamy tutaj na scenę, a dokładnie w drugą ikonkę będziemy samodzielnie rysowali tę scenę. A mianowicie druga ikonka i pojawia nam się miejsce do rysowania. Ja mam powiększony ten ekran jako 400%, bo przed chwilą to było mi potrzebne, ale zmieniam na 100%. I teraz tak, znaczy ja osobiście wolę rysować w trybie wektorowym, więc ja przejdę do tego trybu wektorowego. I tutaj sam kształt, to jak to będzie wyglądała ta trasa, możemy sobie pozwolić na to, że każdy rysuje swoje, ale chciałbym takie dwie rzeczy na początek. Po pierwsze, wybieram jakiś kolor. Ja wtedy wybrałem taki zielony, ciemny. Tutaj na dole mamy, tak, tutaj myślę, że widzimy zielony kolor. I ten dół cały może być takim właśnie prostokątem. Czyli znowu prostokąt wybieram i rysuję. To będzie nasza podłoga. I chciałbym, abyśmy na początku jeszcze zrobili jeszcze jeden prostokąt tutaj, taką naszą pierwszą przeszkodę. Nie musi być wysoka, ale o, taki prostokąt. Natomiast pozostałe elementy możemy zrobić jako linię. Czyli klikam tutaj w linię. Jedynie warto, zobaczmy teraz, tutaj możemy ustawić grubość tej linii. Zróbmy może nie tak całkowicie na maksymalną, ale tak załóżmy 3/4. No i już teraz każdy jak chce, załóżmy taką linię. Żeby ta różnica między wysokościami nie była zbyt duża, żeby się dało przejść, chyba że ktoś się czuje na siłach, że jest jakimś tam rewelacyjnym graczem, to można sobie od razu utrudnić. A jeśli nie, to tak, żeby się dało w miarę łatwo przechodzić. Nie wiem, czy jeszcze jeden poziom będzie potrzebny, czy nie. No i załóżmy jeszcze taka półeczka pod samym kluczem. O, to klucz mogę przesunąć jeszcze wyżej. Dobrze. No to u mnie są przygotowane wszelkie komponenty. Ewentualnie możemy sobie jeszcze dorysować coś z tej strony, jakby ktoś chciał. Ojej, coś przesunąłem. Tak, możemy dorysować jeszcze coś z tej strony. No ale to już. Mamy rysowane, możemy przejść dalej, czy jeszcze chwilkę zaczekać? Mamy, no to super. W takim razie przechodzę do skryptów. Ale może od razu do skryptów tego naszego głównego bohatera, czyli klikam w ten czarny prostokąt, kwadracik, który tutaj się znajduje. No witam, cześć. I od czego zaczniemy? No oczywiście od kliknięcia zielonej flagi, czyli ze zdarzeń, kiedy kliknięto zieloną flagę. No i co teraz będzie się działo? Często w grach pojawia się, znaczy, nie wiem czy często, bo nie jestem aż takim specjalistą od gier, ale widziałem w jakichś grach, że coś tam spada z nieba. I załóżmy ten nasz bohater, w naszym pierwszym programie jest to taki właśnie tylko punkcik, a w przyszłości to może być jakiś inny stworek. Co zrobić, żeby on spadł? No tutaj takie
pytanie trochę fizyczne, pewnie warto byłoby go poddać grawitacji, czyli pozwolić na to, żeby gdziekolwiek się on znajduje, żeby zaczął spadać. W ogóle w naszej grze proponuję, żebyśmy ruch tego punktu podzielili na takie dwie składowe, czyli ruch w poziomie później, a na razie zacznijmy od tego w pionie. W związku z tym stwórzmy pierwszą zmienną, którą możemy nazwać prędkość Y, czyli to będzie prędkość pionowa góra-dół. Prędkość I z dużej Y na przykład. I mamy taką zmienną. I co możemy powiedzieć? No, na początku warto by, żeby nadać tej prędkości wartość 0. Ten duszek sobie gdzieś wisi w powietrzu. No ale co? Powinien w tym momencie zacząć spadać. Czyli tak jak wspomniałem przed chwilą, wprowadzamy jakąś grawitację. Na tym będzie polegała grawitacja? Na tym, że, no tak, moglibyśmy jakieś tam przyspieszenie z fizyką kombinować, ja jestem już dawno, dawno po fizyce, już nie pamiętam zbyt dobrze. Jedno, co pamiętam, to to, że w takim ruchu, w grawitacji, w ruchu jednostajnie przyspieszonym, ta prędkość w pionie ciągle się zwiększa. Z każdym kolejną sekundą, z każdym jakimś takim przyrostem czasu, zmienia się o ileś prędkość w dół. W związku z tym, żeby ta grawitacja zaczęła działać, musimy powiedzieć, że zawsze, bo grawitacja działa zawsze, zmień tą prędkość Y o ileś. Czyli nie ustaw teraz, tylko zmień. Może powiększę, nie wiem, czy to jest widoczne dobrze. Jest teraz lepiej. Później będę musiał zmniejszyć, żeby było widać całe, ale na początku, o. Zmień prędkość, ale od 1 to by nam leciało do góry, tak? Gdybyśmy tak dali. Więc nie ma lecieć do góry, tylko w dół. To zmieńmy to na minus 0,5. Przypominam, że w Scratchu, kiedy piszemy, używamy ułamków dziesiętnych, dajemy krop zamiast przecinka. Czyli nie tak jak w takim polskim matematycznym systemie, tylko tak jak na zachodzie. Czyli minus 0,5. No tak, ale na razie to jest tylko taka... No tak, ponieważ w Scratchu tutaj będzie tak, bo będziemy to przekładali na układ współrzędnych, na x, y i prędkość dodatnia to będzie do góry, ponieważ wtedy y będą rosły. Natomiast jeżeli chcemy ruch w dół, to będzie no, skierowany w dół, czyli musi mieć wartość ujemną. No tak, w jakiś sposób będzie się przekładało to na położenie, natomiast no, też jakoś będzie też związane z prędkością. No właśnie, to może od razu pokażę, jak żeby to zastosować teraz, co byśmy musieli zrobić. No musimy użyć właśnie bloczka związanego z zmianą położenia, czyli będziemy zmieniali Y o ile, no nie o 10 na pewno, tylko o naszą prędkość. No i damy to na początku tej pętli i przetestuję. O, spadło. Jeszcze raz uruchomię. Aha, popełniłem błąd jeden. Nie dałem ustawień początkowych. Tak, czyli... Aha, teraz zatrzymuję. Zapomniałem o ustawieniach początkowych, czyli musimy dać na początku, że ma iść do jakiegoś wybranego przez nas miejsca. I teraz jeszcze raz resetuję, o, spadł na sam dół i co uruchomię, to spada na dół.
no przepraszam, wewnętrznego fizyka. Rzeczywiście moje pojęcia pewnie są nieprecyzyjne, ale też zaraz subsystemy coś tam powiem. Dlaczego mówię o przyspieszeniu tutaj i o tej zmianie prędkości, bo zobaczmy, jeśli złapię tego... Oj, nie udało się. Gdy złapię ten... O, nie wiem, czy widać, ale to jest rzeczywiście widać, że jakieś tam przyspieszenie jest. To nie jest tak, że on spada ze stałą prędkością, tylko przyspiesza, dlatego tutaj mówiłem o przyspieszeniu i o tej prędkości, chociaż rzeczywiście jakoś to się przekłada na zmianę położenia. No dobrze, ale spada rzeczywiście w dół, natomiast spada za nisko, bo on przebija ziemię i nie zatrzymuje się na ziemi, tylko leci za nisko. Czyli co by trzeba zrobić tutaj? Trzeba zmienić. To, że ma zmieniać położenie, zmieniać to Y o tę naszą prędkość, to się zgadza. To, że tutaj ma działać ta grawitacja, ok. Natomiast ona działa zawsze, natomiast tak wizualnie dla nas, jeśli chodzi o sam ruch, to on ma się poruszać, dopóki nie spadnie na naszą zieloną ziemię. Czyli trzeba by tutaj rozgraniczyć, że coś się ma dziać, jeśli jest na dotyka zielonego, a coś tam, jeśli nie dotyka zielonego. W takim razie, na razie wrzucę tak luzem, jeżeli, i tak jak wspomniałem, jeżeli co? Jeżeli, no leć do, ale my tu nie mamy duszka, mamy tylko tło, więc leć do, no trzeba by to wszystko wymierzyć, to by działało tylko załóżmy w tym jednym punkcie, ale chodzi mi też o to, jako może marzę, że przeskoczę na ten projekt, który pokazywałem na początku. O, no przepraszam. O, chodzi mi o to, że zobaczmy, tutaj ta grawitacja działa w jakimkolwiek miejscu jesteśmy, a gdybyśmy mu dali tak na sztywno leć do, no to to działało w tym miejscu startowym. A dzięki temu, że teraz zrobimy coś innego, to ta grawitacja będzie działała zawsze, gdziekolwiek będziemy. Także wydaje mi się, że to jest o tyle lepsze rozwiązanie. Czyli kiedy ma się to dziać? Wtedy, aha, musimy rozróżnić, kiedy, czy dotyka zielonego, czy dotyka naszej ziemi. Przypominam, w czujnikach mamy czujnik kolorów, czyli w czujnikach, drugi bloczek od góry. Powtarzaj, aż też pewnie by można dać. No pewnie też byłoby to inne rozwiązanie. No tak, tutaj widzimy, mam inny kolor, nie wiem, czy korzystaliście już z tego. Żeby pobrać ten kolor, muszę nacisnąć na ten kwadracik, pojawia się taka łapka, czujnik kolorów i pobieram ten kolor i już teraz mam ten zielony. I pomyślmy, jeśli dotyka zielonego, to coś tam, a jeśli nie dotyka, to... Oj. To wtedy, o, czyli to przyspieszenie ma być widoczne, czyli ma zmienić położenie, jeśli nie dotyka zielonego koloru, tak? Czyli jeszcze raz przetestuję. O, na razie jeszcze to nie działa, ale jeśli nie dotyka, to ma spadać. A co ma się zadziać, jeśli dotknie zielonego? Wtedy, no dobrze, gdyby się zatrzymał, tak, żeby się zatrzymał, czyli żeby ustawić tę prędkość pionową, tę składową pionową, na zero. To może stąd wezmę, czyli ustaw prędkość Y na zero. No i teraz przetestujmy. O, zobaczmy, że działa, ale ten bloczek nam się wbił w ziemię. I co zrobić? Można by na przykład, ponieważ co on robi? On spada z jakąś prędkością, tu, tak, pokonuje jakieś odległości. No i co? I można by go na przykład cofnąć o tę ostatnią odległość, jaką pokonał, jeszcze zanim wyzerujemy prędkość. Żeby go cofnąć o tę ostatnią odległość, to jest właśnie ta zmiana prędkość Y, która jest no, jednocześnie tym
jakby tą ostatnią prędkością chwilową, tak trzymają się fizyki, albo tym ostatnim etapem, z ostatnim odcinkiem, jakim pokonał przed dotknięciem zielonego. Czyli możemy właściwie skopiować to, natomiast żeby cofnąć, to musimy zmienić znak na przeciwny. Czyli zmieniamy Y tutaj, o, ale nie o 10, tylko o taka, jaka była prędkość, ale z przeciwnym znakiem. Czyli musimy pomnożyć przez minus 1. Tę naszą prędkość Y. I teraz przetestujmy. O, widzimy, jak ładnie zatrzymuje się na powierzchni Ziemi. Ustawić prędkość na 1, no to wtedy poleci w górę, jeżeli będzie ustawiona prędkość na 1. Aha, no to będzie ustawiony na 1, potem będzie spadał, będzie taki ruch drgający jakby, tam będzie spadnie na zielone, podniesie się o 1, dwa razy nie będzie dotykał zielonego, dwa razy spadnie o pół i będzie tak cały czas krążył. Teraz tak naprawdę też się dokonuje takie krążenie, bo zobaczmy tutaj w prędkości, u was też na pewno mruga cały czas, natomiast dla nas jest ten ruch niewidoczny. Natomiast gdybyśmy zrobili, że ustawiamy prędkość na 1, to ten ruch będzie widoczny zdecydowanie. No właśnie, leciałoby w górę, co prawda by zaczęło spadać zaraz, bo przestałby dotykać zielonego i zacząłby spadać z powrotem, no ale to taki jest ruch drgający. Też coś takiego testowałem i przynajmniej u mnie to taki było nieładny efekt drgania. OK. To jeszcze tylko jedną rzecz zrobimy w tym jednym bloczku, a propos ruchu pionowego. No, będą nam potrzebne podskoki. Na razie tych podskoków nie mamy. Spróbujmy, jak to zrobić. Jakiś pomysł? Pewnie rozwiązań znowu będzie sporo. A, może nie mówię do mikrofonu, dlatego ucieka głos. OK. No tak, strzałka w górę. Można zrobić by pewnie w ten sposób, że tutaj strzałka w górę, ale żebyśmy to wszystko mieli w jednym i żeby można też było uwzględniać inne rzeczy, ja proponuję jednak zrobić to w tej pętelce, ale rzeczywiście strzałką w górę. Czyli jeżeli strzałka w górę będzie naciśnięta, to on sobie podskoczy. Czyli jeżeli naciśnięta strzałka w górę, czyli w czujnikach mamy gdzieś tutaj bloczek ten. Jeżeli wprawisz spację, ale spację zamienimy na strzałkę w górę. Jeżeli klawisz strzałka w górę naciśnięty, to no to co? Tak byśmy rzucali do góry, tak? Czyli nadajemy mu prędkość jakąś w górę. Czyli ustawiamy prędkość. Ustaw prędkość. Ale nie na 0, tylko na. Tutaj możemy eksperymentalnie zrobić, no nie wiem, dajmy 8, ale zobaczymy później, jak to jest. I spróbujmy przetestować, czy to działa. O. O, zadziałało za pierwszym razem, nie wiem dlaczego. Czy u wszystkich to działa? Bo prawdę mówiąc, jestem zaskoczony, bo przedtem testowałem, to nie działało. A teraz działa. Aha. Dobra. Już wiem. Działa, ale jeszcze nie do końca. Znaczy działa nie tak, jak ja bym chciał. Bo dlaczego? No, żeby móc jakby się odbić od ziemi, no to powinniśmy się, no właśnie, mieć jakiś punkt podparcia, nazwijmy to, tak? Musimy się od czegoś odbić. A zobaczmy, jak jest teraz. Ja mogę, o, mogę
odbijać się w górę. Nawet nie mam od czego się odbijać, ja się odbijam od powietrza. Takie bardziej fruwanie jest niż odbijanie. To mi się nie podoba. Dlatego by trzeba dodać warunek. Muszę teraz zmniejszyć, bo mi się to nie zmieści. Muszę dodać warunek, że mogę lecieć w górę tylko kiedy jestem na zielonym, na ziemi. Czyli musimy połączyć dwa warunki. Jeżeli naciskam klawisz, strzałkę w górę, ale jednocześnie, drugi warunek, jestem na zielonym. Żeby połączyć takie dwa warunki, mamy tutaj w wyrażeniach, w logice i. Czyli naciskam strzałkę w górę i jednocześnie dotykam zielonego, czyli no właśnie mogłem wziąć stamtąd, ale tak skoro już to wziąłem, to przypominam znowu, pobieram kolor stąd i to wrzucam. Ojejku, muszę to jakoś zmniejszyć, żeby było widoczne. Czyli jeżeli jednocześnie jest naciśnięta strzałka, a ja dotykam zielonego, to wtedy mam ruszyć z ziemi. No to zobaczmy. O, i teraz nie działa. Powinno działać, a nie działa. No zleciałem, ale jak chcę podskoczyć, to nie. To chwilka na zrobienie i proszę pomyśleć, ktoś ma pomysł, dlaczego to nie działa? Z jakim warunkiem? Nie, kolory są dobre, bo kolor pobrałem stąd. Chyba nawet nie musi środek dotykać, one jakieś tak mają czujniki. Z tym środkiem rzeczywiście jest, że dobrze jak... No właśnie, on tak naprawdę nie dotyka zielonego, tak mi się wydaje, że to jest tak naprawdę, tam zrobiliśmy przez to, że on tam spadł, jak spadnie na ziemię, ma się cofnąć, potem on delikatnie tak jakoś sobie wibruje na powierzchni, on jest chyba cały czas na powierzchni, natomiast tak jakiś tam minimalny odstęp jest. Jak sobie z tym poradzić? Aha. To jak działa, to nie wiadomo, czy coś innego nie jest, coś tam gdzieś na początku może jakiś błąd. Ale jak sobie z tym poradzić? Możemy zrobić tak, że my go tutaj przed sprawdzeniem, czy dotyka zielonego, jakby lekko wepchniemy w ziemię, tak? Przed sprawdzeniem na ułamek sekundy go wepchniemy o jeden taki piksel, o jeden punkt. Sprawdzimy, czy dotyka. Jeśli dotyka, to OK. A jeśli nawet po opuszczeniu o jeden piksel nie dotyka, to znaczy, że jesteśmy gdzieś do góry i z powrotem go cofniemy. Czyli z ruchu weźmiemy, przepraszam, ten bloczek dwa razy. Najpierw go wciśniemy w ziemię, czyli zmienimy Y o minus 1. Potem sprawdzimy, to może pokażę, jak to jest zrobione, a potem... O. O, teraz działa. Co robimy? On sobie tutaj do tego miejsca, on leży na powierzchni ziemi, natomiast nie mamy pewności, czy on dotyka tego zielonego, czy jest tak minimalnie jakiś tam malutki odstęp między nim a ziemią, taki, nie wiem, na pół piksela, może piksel, może nie wiem ile. Ale na wszelki wypadek go wciskamy o jeden piksel w dół, czyli dociskamy go do zielonego, sprawdzamy, czy dotyka. Jeżeli dotyka, to może się odbić w górę. I potem właśnie ta zmiana o Y to nic. Natomiast jeśli on jest w tym momencie w powietrzu, gdzieś wysoko, no to ta zmiana o Y, o J minus 1 i tak nic nie zmienia. On nie dotyka, czyli nie możemy się odbić. Nie wiem, czy to jest zrozumiałe. Mam nadzieję, że to nie jest zbyt trudny element do przejścia. No możemy przetestować. Ja tu testowałem już, co prawda, ale widzimy, że działa. Tak? Czyli takie skoki możemy. Aha.
A to proszę jeszcze raz, skoro się zatopił w zielonym, to jeszcze raz, bo tam w czasie ustawiania klocków coś może być. Nie tak. Dla maluchów no może, bo tutaj jednak są też te Y współrzędne, to... No nie wiem, jak to prościej wyjaśnić. Może Ania później będzie miała sposób, jako anistka, na takie lepsze dotarcie do maluszków. Natomiast tak, tutaj w tym momencie, jeszcze raz powtarzam, on jest w tym momencie, przed tym ostatnim etapem, ten nasz bohater znajduje się na powierzchni. My go wciskamy w zieleń o jeden piksel w dół, sprawdzamy, czy dotyka, wtedy na pewno dotyka, jeśli był na powierzchni. No i wtedy ma możliwość odbicia się od ziemi, no i wszystko ładnie działa. No tak, ja też tak teraz może udaję takiego mądrego, ale prawdę mówiąc też ten projekt jest podpatrzony gdzieś tam. Rozumiem, jak on działa, natomiast też go tak od początku do końca nie wymyślałem, także też na tym chyba polega tworzenie różnych rzeczy, żeby się uczyć od mądrzejszych i ja też się uczę od mądrzejszych, którzy gdzieś tam wymyślili coś, a może też podpatrzyli od kogoś innego i tak tutaj tę wiedzę przekazuję teraz. Nie rozumiem, pytanie jakieś to jest. Halo, halo, halo. Michał nam gdzieś zniknął. Ale mam nadzieję, że będzie. Halo, jestem. Super. Dobra, nie wiem, co się stało. Ale dobrze, że jestem. Już jest obraz? Tak, tak, wszystko ok. Dobra, super. Mamy zrobioną pierwszą część naszego pierwszego etapu, a mianowicie mamy ten ruch w pionie. Myślę, że skoro działa, to odkładam to, może przesunę na prawo bardziej i zajmiemy się teraz tym ruchem w poziomie, w X-ie. Czyli znowu zrobimy jako niezależne jakby drugie wydarzenie na podobnej zasadzie. Zrobimy teraz prędkość w X-ie, czyli tworzymy nową zmienną. Prędkość X, która będzie odpowiedzialna za ruch prawo-lewo. I znowu możemy na początku ustawić tę prędkość X na 0. Może to powiększę teraz ten ekran. Ustawiamy prędkość x na 0, czyli tutaj żadnego ruchu nie będzie na początku. I co teraz? I teraz podobnie, czyli zawsze. Znowu zrobimy tak jak przedtem sterowanie, tym razem oczywiście przyciskami prawo-lewo. Zawsze. Jeżeli... coś i jeżeli, albo to nie, jeżeli co? Jeżeli naciśniemy strzałkę w prawo, czyli jeżeli strzałka w prawo naciśnięty, to zmieniamy prędkość, tak? Czyli albo ustawiamy prędkość x na ileś, czyli ustawiamy prędkość x na, no nie wiem, załóżmy 5. Też można eksperymentalnie pobawić się jak kto chce. Oczywiście na razie to nie działa, bo to jest tylko jakaś zmienna, która nigdzie nie jest wykorzystana.
Żeby to wykorzystać, musimy oczywiście, tak jak w poprzednim, zmieniać tym razem x. Czyli przechodzimy do ruchu i zmieniamy x o, no nie o 10, bo nam ucieknie, tylko o tą prędkość x. I zobaczmy, czy to działa. Pewnie nie, ale nie szkodzi. O, no działa niby, ale nam ucieka w prawo, nie zatrzymuje się. Możemy jeszcze dodać, na razie to odsunę, zduplikować to i zrobimy od razu strzałkę w lewo. No i wtedy o minus 5. No i teraz przetestujmy. Spada i w prawo, w lewo. Raz tylko nacisnąłem, a to leci aż do końca. No coś by trzeba zrobić, żeby tak nie było, żeby ten ruch był jakoś tam ograniczony. No ale co tutaj zrobić? Jest też tak, też taki podpatrzyłem to. Ciekawy efekt, żeby zrobić po zmień x wyzeruj zmienną. Aha. No tak, że robi tylko jeden ruch, tak? Ale też jest taki, tak, oczywiście, można by tak zrobić, że on tylko przesuwa o 5, nawet bez zmiennych, wtedy by można zrobić to tylko po prostu zmień x-a. Natomiast tutaj jest tak zrobione, ponieważ też jest taka ciekawy efekt, jakby było tarcie. Jak to zrobić? Na początku jest prędkość 5 i po każdym takim cyklu tej pętli on ustawia tę prędkość, jakby zmniejsza, ale nie o ileś, tylko ileś razy. Ja może pokażę to, jak to można zrobić i zaraz omówię to, jak już będzie zrobione. Czyli tak, ustawimy prędkość na tę, która była, ale pomnożona przez jakiś ułamek. To sprawia, że ta prędkość będzie się wracała. Oj, coś znowu uciekło? Jest chyba. Będzie się zmieniała, czyli bierzemy tę prędkość i pomnożymy ją przez, no nie, na przykład 0,8. Czyli co się dzieje? Na początku ta prędkość jest załóżmy 5. Po pierwsze, znaczy zaraz się zmienia na 5 razy 0,8, czyli na 4. Po następnym cyklu zmienia się na 4 razy 0,8, czyli 3,2 i tak dalej, i tak dalej. I ta prędkość jest coraz mniejsza. Możemy zobaczyć zresztą tutaj na podglądzie. Na razie muszę jeszcze raz wystartować. O. Nie działa. O, coś się zepsuło. Ciekawe dlaczego. Momencik, trzeba pomyśleć. O, działa. To się zacięło. Zobaczmy, tutaj możemy zaobserwować, tu gdzie mamy prędkość x, o, że na początku, to tak szybko się zmienia, że my tego nie widzimy, tak? Ale na początku jest 4, a potem tak zmniejsza. Czyli my ciągle jakby dzielimy tę prędkość, właśnie mnożymy przez 0,8 i to sprawia, że ta prędkość się coraz bardziej zwalnia. Jest taki ciekawy efekt jakiegoś tarcia. Jeżeli byśmy zmienili to na przykład 0,9, to pewnie tarcie byłoby troszkę mniejsze i po tym ruchu nie wiem, czy będzie to zauważalne, ale pewnie leciałoby trochę dalej. O, nie wiem, czy jest zauważalne, ale tutaj tym współczynnikiem tarcia możemy zmieniać to. Ojej. Nie ma nic. Czy coś się dzieje, bo. Aha. Czy ja pracuję na dwóch komputerach, które są połączone przez sieć i aktualnie widzę ten jeden komputer na drugim, więc wydaje mi się, że powinienem być widziany.
Działa, ok, super. No dobrze. Zobaczmy, jeszcze jeden problem jest, a mianowicie, o tutaj. O, teraz coś zniknęło faktycznie. O, to u mnie coś się pojawiło na komputerze. No właśnie, z tym będziemy zaraz się... Teraz będziemy walczyć z tym, dlaczego tak się dzieje. Tylko mi się coś teraz tu zawiesiło. O, jest. No właśnie. Co tu zrobić, żeby on nie mógł wchodzić na ten zielony? Zobaczmy, on tu się porusza. Jak zauważyliśmy, jest lekko nad tym zielonym, jak widzieliśmy w poprzednim bloczku. Tak, ale to zaraz też się zaraz to się zmieni. No właśnie, powinniśmy zrobić jakiś czujnik, czy czasem nie jestem na zielonym. Zróbmy takie coś. Czyli jeżeli dotykam zielonego, może skopiuję sobie stąd, albo nie, stworzę w początku. Jeżeli dotykam koloru zielonego, to no to co? To powinienem odskoczyć o tyle samo, co tu przeszedłem. Tak, tak samo jak robiliśmy z Y. Czyli żeby odskoczył z powrotem. Ja może na razie to wyjmę i to skopiuję. Czyli jeśli dotknie zielonego, to ma odskoczyć teraz w drugą stronę. Czyli znowu musimy to pomnożyć przez minus 1. Ponieważ jeśli szedłem w prawo, to żeby odskoczył w lewo, jeśli szedłem w lewo, żeby odskoczył w prawo. I przetestujmy. O. Zatrzymuje się. Nawet działa teraz. We wcześniejszej wersji to nie działało, ale skoro działa, nie wiem, czy tak zostawimy, czy zrobimy od razu takie, tak jak to powinno być. O, spadło. Czy na razie to działa? Bo naprawdę, więc jak wcześniej robiłem, to nie działało. Teraz zadziałało, nie wiem, czy cieszyć się z tego, czy to raczej... starać się naprawić inaczej. Działa, tak? Dobrze, to ja tylko na wszelki wypadek powiem, jak też widziałem wcześniej, że to jest zrobione i przedtem to mi nie działało, więc musiałem zrobić trochę inaczej. Też zresztą podpatrzone to jest. Gdyby to komuś nie zadziałało, taka wersja awaryjna, zmieniamy Y na chwilę. Raz w górę, a potem w dół o 5. Czyli raz jest 5, raz minus 5. Tylko najpierw w górę, a potem w dół. Gdyby to nie działało, to można ewentualnie sobie pomóc w ten sposób i to wtedy na pewno zadziała. Natomiast skoro to działa i tak, to może nie komplikujmy. Ja może tylko na moment zostawię. Wskakuje przez klocek? No u mnie nie wskakuje przez klocek. Może klocki są bardzo cienkie i wtedy jakoś omija to, nie wiem, trudno mi powiedzieć, bo zobaczcie, u mnie przez klocek to nie... O, nie chcę wskoczyć, u mnie się odbija od klocka. Dobrze, to ja tylko pokazałem z tymi piątkami, tak? Skoro to działa bez piątek, to ja może te piątki usunę, bo one tu nie pomagają wcale, tylko zaciemniają obraz. Natomiast gdyby komuś nie działało, to trzeba najpierw zmienić Y o 5, a potem Y o minus 5 w tym bloczku i powinno być dobrze. Może jeszcze raz przetestuję, tylko początek, czy to działa na pewno. Okej, okay. Oj. O właśnie, to moje testowanie. Dobra. O, tutaj właśnie, czasami jest tak, zauważyłem, że on nie chce iść. O, teraz zobaczcie, u mnie się zacięło, nie chce mi iść w prawo,
Prawdopodobnie dlatego, że ten zielony, ta zielona linia nie jest pozioma. Ona jest lekko nachylona pewnie tę prawą stroną w górę i przez to, jak on ma się przesuwać w prawo, to on czuje zielone i coś tam się blokuje. Dlatego, jeżeli coś nam się blokuje, no musimy tutaj lekko podskoczyć i wtedy o, przeskoczymy, tak? Michał, przepraszam cię bardzo, wejdę ci w słowo, dlatego że widzę, co pisze Edyta. Jeśli dobrze, Edyto, cię rozumiem, to ty masz taki problem, że jeżeli pole, o Michał, dobrze, jeżeli jesteś na ziemi, na samym dole i przed tym klockiem, przed tą przeszkodą nie podskakujesz, tylko dalej masz strzałkę w lewo, to przechodzi ci przez to, tak? Tak, trzy razy tak. Michał, bardzo cię proszę, przetestuj u siebie z zieloną flagą znowu. Zacznij od samego początku i nie skacz przy tej przeszkodzie. Okej. Okay. Zatrzymuje się u mnie. Aha. To jest ten bloczek tutaj. Jeżeli dotyka koloru zielonego, to zmień x o minus 1 razy prędkość x. Tak? I to powinno pomóc. Jeżeli to nie pomaga, to jeszcze raz pokażę to, co było, to, co w pierwszej wersji, jak robiłem, to było potrzebne. Nie wiem, dlaczego teraz działa bez tego. To też powinno pomóc ewentualnie. No, u mnie działa, więc trudno mi teraz powiedzieć, dlaczego nie. Brawo, Lucyna, ty już jesteś pod kluczem. To musimy jeszcze zaprogramować, co się stanie, jeżeli dotkniemy kluczu. A Michał nam zniknął. Się nudzi pod kluczem. Michał, nie wiem, czy nas, czy mnie słyszysz, ale uczestnicy są już pod kluczem. My cię niestety nie widzimy. Może za moment coś się zmieni. Mój też wjeżdża na zielone, pisze Beata. Dziewczyny, jeżeli mówicie, że strzałka w prawo działa tak jak... O, Edyta, już dobrze. A Edyta, wiesz, co miałaś źle? Znalazłaś jakiś błąd? Pomieszałaś coś? Okej, okay, dobra, dobra, zaraz ja się może pokażę, skoro nie ma Michała, to przynajmniej. Okej. Okay. Dziewczyny sprawdzają u siebie, Michała nadal nie ma. Widzimy, co... Może niepobrany kolor. No to rzeczywiście to tamto jedno, jeżeli to w tym miejscu byłoby, zadziałałoby źle. Dobrze, to teraz tak. Michała nie ma. Mamy udostępniony jego ekran. Wydaje mi się, że on jest na tym komputerze, gdzie mógłby układać skrypt. Natomiast nie widzimy go i nie słyszymy. Ale może, znaczy Michał zapewne walczy tam, żeby nam się za moment pokazać. Natomiast zastanówmy się, jak rozwiązać tę sprawę z kluczem. Chcielibyśmy, żeby zadziałało to tak, że po dojściu do tego klucza, żeby nam się zmienił poziom na kolejny. Jak dotknie klucza, to klucz znika. Ukryć go pewnie. Tak, można byłoby to załatwić komunikatem. Chcielibyśmy też, żeby plansza się zmieniła na kolejną. Nie mamy jej jeszcze narysowanej, ale to za momencik. Michał, napisz proszę cię na czacie, czy ty mnie słyszysz? Gdybyś mógł napisać na czacie. Tak, słyszysz. Okej, okay, dobrze. To w takim razie, bo my za to nie słyszymy cię i nie widzimy, natomiast widzimy twój ekran, więc jeszcze przez chwilę wydaje mi się, że moglibyśmy tak popracować. Czyli rozumiem, że to, co nam zostało, jeśli chodzi o te plansze,
to interakcja z kluczem. Więc zróbmy sobie teraz właśnie to. Michał, jak widzicie, przechodzi teraz do skryptów klucza i kiedy flaga zawsze, jeżeli dotyka key, zmień tło. OK, ale zróbmy najpierw tak, że my ten klucz będziemy ukrywać. Więc kiedy kliknie to zieloną, wiadomo. No i teraz co? Jak klucz dotknie się z tym naszym duszkiem, tym naszym bohaterem. A, Michał to rozwiązuje przez czekaj. OK. No dobrze. I jeszcze. I nadaj komunikat i tym komunikatem będzie zmiana tła zapewne. Michał, to co zostało, to ukryć klucz. Edyta, już czytam, co napisałeś na czacie. Michał to rozwiązał przez czekaj aż. Drugi sposób mógłby być taki, zawsze jeżeli dotyka duszka pierwszego, to nadaje ten komunikat o zmianie tła, po czym znika. Oczywiście pamiętajcie, bo tutaj też wśród uczniów czasami pojawiają się takie problemy, że oni wołają, że klucza nie widać. Pamiętajcie, że nie używamy tego bloczka ukryj, jednocześnie nie wsadzając gdzieś bloczka pokaż. To bardzo ważne. Czytam, co napisała Edyta. Edyta, jeszcze drobiazg, po kliknięciu zielonej trzeba najpierw podskoczyć, bo strzałka w prawo i w lewo nie działa od razu. Nie wiem, czy tak ma Michał. Może chodzi znowu o ten środek tego bohatera. Wydaje mi się, że Michał, nie musisz podskakiwać, prawda? Widzę, że nie podskakujesz. Okej, okay. Działa u mnie. No dobrze. Nadajemy zmianę tła, oczywiście, tylko że teraz my będziemy musieli sobie to tło namalować, to kolejne tło. I będziemy sprawę trochę komplikować. Ja będę coś teraz do Was mówić, jak będzie wyglądała ta druga plansza, natomiast jednocześnie będę prosiła Michała o to, żeby przesłał mi, żeby mi udostępnił tę grę, dlatego że na niej będę pracowała. Drugie tło będzie już troszkę bardziej skomplikowane. To znaczy damy sobie takie pola, takie miejsca, gdzie nie powinniśmy wchodzić, bo na przykład tracimy wtedy życie. Michał mi to wysyła, widzę, przez Facebooka. Więc już momencik. Okej. O, teraz mnie słychać? Okej. O, teraz Ania, ciebie nie słyszę.
To ja może wyłączę mój mikrofon. O, u mnie pomogło zresetowanie mikrofonu, więc nie wiem, czy u ciebie też zadziała. Tak, ja jestem, ale oddałem głos Ani i nie wiem, co się stało. Nie wiem, czy mnie słychać, ale niestety Ani nie słyszę. Tak, tutaj jeżeli chodzi o to spadanie klocka, przed zatrzymaniem się na ziemi, on się lekko zwalnia i zatrzymuje. Pewnie to jest spowodowane tym, że no teraz już Ania będzie udostępniała, więc ja nie mam takiej możliwości, ale pewnie jest to spowodowane tym, że on na początku chce dotknąć ziemi, spada z jakąś tam dużą prędkością. Jest cofnięty z powrotem na jakąś tam wysokość i za chwilę chciał, i potem znowu ma tę prędkość zero i ma, nabiera znowu jakiegoś tam już mniejszego przyspieszenia, mniejszej prędkości i tego zwalnia. Wolniej potem spada. U mnie pomogło zresetowanie mikrofona, Aniu. Tutaj pod naszym tym, pod naszą fotką zresetowałem i kamerkę, i mikrofon i to zadziałało, natomiast no nie wiem, czy u ciebie też zadziała. O, teraz coś słychać. Halo, halo, halo. Teraz się słychać. Słychać mnie i widać mnie? Tak, i widać i słychać. O, dobrze. Cudownie, cudownie. Bardzo was przepraszam. W takim razie mam nadzieję, że jak włączę swój pulpit, to też będzie ok. Dobra. I tutaj jesteśmy. Ja się wyłączam, żeby nie obciążać łącza. Okej. Dobrze, to zrobimy tak. To jest ten projekt, przy którym pracował Michał. I to jest nasza pierwsza plansza, pierwszy level. Zróbmy sobie teraz kolejny level, ale oprócz tego naszego zielonego koloru, po którym skaczemy, dodamy sobie jeszcze jakieś pole, na które wejść nie powinniśmy, bo tracimy wtedy życie. Na razie nie mamy tego życia, będziemy to też musieli ustawić. Pierwsze, co robię, to będę rysowała drugą. Ada pisze, że nie widzi Scratcha. Czy widzicie teraz okno? Widać. Okej. Dobrze, super. No to w takim razie rysuję teraz drugie tło. Przypominam, lewy dolny róg. Będę rysowała drugie tło i proponuję, żeby to tło było jakieś tam... Niech będzie takie, że oczywiście znowu będziemy chodzić po tej naszej zieleni. A, przepraszam, cofnę i dam z wypełnieniem. Okej, wiesza mi się to wszystko, ale dam radę. Wypełnię tak. I teraz jeszcze będziemy sobie rysować jakieś takie pola na przykład. I niech będzie takie. Może jeszcze
Takie. Takie. I tu. Ale żeby teraz nie było tak łatwo, to gdzieniegdzie włożę tutaj inny kolor. I tego koloru będziemy się musieli wystrzegać. No niech to będzie na przykład kolor czerwony. Tutaj mamy taki ładny basenik na ten czerwony kolor. Tak tutaj dam. Może jeszcze na przykład, żeby trochę skomplikować sprawę, to dam tutaj i jeszcze dam na przykład tu. Ok, sprawdzam na czacie, co tam. Wydaje mi się, że tyle może wystarczy. To będzie nasza druga plansza. I proponuję, żebyśmy zrobili tak, że klucz damy gdzieś tu w tym miejscu, na samej górze, natomiast znowu będziemy lecieć od tej prawej strony od dołu. No to dobrze, jeżeli my ją już mamy, no to pierwsze, co musimy zrobić, to musimy powiedzieć, bo tak, klucz nam nadaje zmianę tła. Aga pisze, czekaj. Zobaczymy na co, ale słuchajcie. Więc tak, po pierwsze mamy zawsze startować, po kliknięciu zielonej flagi mamy zawsze startować z naszym pierwszym tłem. Więc przechodząc do skryptów tła sceny, mówię, że kiedy kliknięto zieloną, to zawsze mamy mieć tło nasze pierwsze, ono się nazywa, jeszcze sobie sprawdzę, ono się nazywa tło 1. Zmień tło na tło 1. OK. Mhm. Kiedy otrzymam zmiana tła, bo to właśnie ten komunikat, już Małgosiu, już powiększam, to właśnie ten komunikat otrzymujemy. Więc kiedy otrzymam zmiana tła, no to wtedy powinno mi się pojawić to moje kolejne tło. Zmień tło na tło 2. OK. Bardzo mi przeszkadza to okno czatowe. Gdzieś je tu dam może. Dobra. Czyli ciach. Mamy rzeczywiście pierwsze. Ja jeszcze zrobię tak, żeby nie było widać tych naszych zmiennych. Przechodzę tutaj, no i rzeczywiście, przepraszam, to było takie małe oszustwo, bo ja nie przeszłam całej tej pierwszej planszy, ale naprawdę nie mamy na to czasu. Więc przechodzę sobie do tego drugiego tła, tylko że tak się składa, że ten nasz bohater, ten duszek jeden, ląduje tutaj, a ja bym chciała, żeby on sobie wylądował gdzieś po prawej stronie, prawda, gdzieś tutaj. I niech sobie też tam spada. W związku z tym teraz muszę zastanowić się, co ma się zdarzyć w momencie, kiedy tło zmieni się na drugie. Kiedy tło zmieni się na tło 2, przesunę to, co tworzył Michał i już powiększam klocki. Myślę, że takie muszą wystarczyć. Kiedy tło zmieni się na tło 2, po pierwsze chciałabym, żeby on się pojawił w tym miejscu. Jakiego bloczka użyję w takim razie? Chcę, żeby on się tutaj pojawił, tu, gdzie go teraz ustawiłam. Ustaw albo idź do oczywiście. Dobra. Ja mam taką tendencję do tego, żeby dużo, często sprawdzać. I tego uczę moich uczniów też, więc o, pięknie. I on dalej działa i tutaj będzie pięknie chodził sobie, tylko tak się składa, że on nie reaguje na kolor czerwony. Tutaj naprawdę ta plansza będzie bardzo prosta. My sobie stworzymy teraz życia i powiemy, że życia mają mu być odejmowane w momencie, kiedy dotknie tego koloru czerwonego.
Oczywiście zrobimy tak, że życie to będzie kolejna zmienna. Nazwiemy ją życie. OK. I teraz tak. Początkowo no musimy żyć ileś tam dać. Proponuję na przykład 3, więc w zasadzie na samym początku, kiedy kliknięto zieloną, ustawiamy mu życia na 3. Musi z jakąś wartością dodatnią startować. No i teraz musimy zrobić tak, że jeżeli dotknie koloru czerwonego, no to wtedy tam mu się to zmniejsza, ta ilość tych żyć. Kontrola. Zawsze, zawsze jak dotknie czerwonego. Zawsze, jeżeli. Dzisiaj już były czujniki koloru. W czujnikach bierzemy sobie ten drugi bloczek i w miejsce u mnie granatowego wczytujemy tę czerwień. Zawsze, jeżeli dotyka koloru czerwonego, to wtedy. Jak mu zmniejszyć życie? Jakie macie pomysły? Pewnie. Nie wiem, czy wasi uczniowie też tak robią, ale im się bardzo często miesza. Po pierwsze, ustaw ze zmień im się miesza, a po drugie, czasami zmieniają życie o 1 i nagle się z 3 robi 4. Zmień życie o minus 1. Dobra. No ale żeby to nie było tak, że tam będzie w pewnym momencie już 0 żyć, potem minus 1 i tak dalej, to proponuję, żebyśmy jeszcze... A, wiecie co? Ale to tak. Jemu się, kiedy on będzie na tej czerwieni, jemu się zmieni to życie o 1, czy znaczy o minus 1, z 3 będą 2, ale ja bym chciała, żeby on startował z tej samej pozycji, tej początkowej dla planszy numer 2. Więc ja proponuję, żebyśmy jeszcze tutaj znowu wrzucili na początek. To jest jedna sprawa. Ja to przetestuję i mam nadzieję, że nie zadziała. Ciach. Czyli ja sobie pierwszą planszę oszukam. Ciach. I druga plansza. Pokazują mi się życia 3. Wskakuję do czerwonego. A, nawet zadziałało. 2 i 1. OK. Dlatego, że kiedy testowałam to wcześniej, to sytuacja była następująca. Bez tego bloczka, bez tego bloczka idź do X, Y, ale też czasami bez bloczka czekaj pomiędzy pomarańczowym a niebieskim. On jeszcze przez pewien moment był na tej czerwieni i na przykład zamiast jednego życia odejmowały mu się od razu 2. Więc jeżeli to nie zadziała wam poprawnie i zanim on wskoczy znowu na ten swój punkt startowy, jeżeli odejmują wam się więcej żyć niż 1, to dajcie tutaj pomiędzy zmień a idź do, dajcie jeszcze czekaj. No tam czekaj jakiś ułamek sekundy, nie wiem, 0,2 na przykład. Ale wtedy się to przydaje. Tak, albo Michał mówi, żeby zmienić kolejność, czyli pierwsze co, to wrzucić go na początek i dopiero wtedy odjąć życia. Tak też oczywiście może być. Teraz tak, zróbmy to, że jeżeli te życia już będą równe 0, to wtedy gra się skończy. Biorę z kontroli kolejne jeżeli, dodaję tutaj. No i teraz muszę zmienną życia porównać do tego 0. Biorę znak równości, w pierwsze miejsce wkładam życia, a w drugie wpisuję 0. Jeżeli życia będą równe 0, no to wtedy gra nam się kończy. Oczywiście moglibyśmy jeszcze na przykład nadać jakiś komunikat, coś mogłoby się wyświetlić, ale na potrzeby teraz zrobimy tylko tak.
jeżeli życia będą równe 0, to zatrzymaj wszystko. No dobrze. No to mamy planszę. Na tej planszy jeszcze nie ma naszego klucza. Więc musimy go dodać. Tylko jeszcze sprawdzam, jak to działa. Nie będę grała. Tylko... Dobra, daję tu. I specjalnie wskoczę 3 razy. Życia 2. Życia 1. Życia 0. Już nie mogę grać. OK. No to tutaj wszystko pięknie zadziałało. Mam nadzieję, że u Was też działa. Ale teraz tak. To, co musimy jeszcze zrobić, to koniecznie dodać klucz. I druga sprawa. Popatrzcie na to miejsce, tutaj po lewej stronie. Ja się zastanawiam, ja to specjalnie tak narysowałam, w zasadzie można byłoby pobawić się jeszcze jakąś złośliwość, dlatego że ja specjalnie to tak narysowałam, żeby trudno było tam podskoczyć. Czyli jeżeli wpadniemy tutaj na tę lewą stronę, to już w ogóle amen. Nie damy rady stamtąd się wydostać. Aniu już daje widok skryptu. Ten skrypt, który tutaj układałam, to ten. W związku z tym moglibyśmy jeszcze lekko zmodyfikować skrypt ułożony przez Michała i dodać tam na przykład jakiś dodatkowy klawisz, który by powodował wyższe skoki. Te wyższe skoki czasami mogłyby nam się tutaj przydać. Zostało nam w zasadzie 5 minut, a cała trzecia i najważniejsza prze jest niezrobiona, ale może robimy to? Robimy ten podwyższony skok? Tak, robimy. OK. No to tak. Katarzyna nie chce, ale widzę, że większość chciałaby zrobić sobie jeszcze dodatkowy skok, więc szybciutko to chyba machniemy, mam nadzieję. Słuchajcie, będziemy na pewno zmieniać coś w Y-kach. Jak na razie my mamy zrobione coś takiego. Michał zbudował. Jeżeli klawisz strzałka w górę naciśnięty i dotyka koloru zielonego, to wtedy skacze nam na wysokość 8. Naprawdę zajmie to nam bardzo niewiele. Dodamy sobie jeszcze jedno jeżeli. I niech to będzie taki warunek, że musi być na przykład naciśnięta i strzałka do góry. Oczywiście ten warunek, że musi dotykać zielonego, żebyśmy się nie odbijali od powietrza, też musi być zapewniony. Ale żebyśmy dodatkowo jeszcze nacisnęli jakiś klawisz, na przykład N jak nitro, albo nie wiem co, S jak skok, cokolwiek. Więc dodamy tam tylko jeszcze jeden warunek i ustawimy prędkość nie na 8, tylko na jakąś wyższą wartość, nie wiem, na 15 i wtedy skoki będą wyższe. Dobra, no to w takim razie troszeczkę zmniejszę. Duplikuję sobie to już bez tego Y-ka i robię tak. Mam już dwa warunki. Strzałka w górę dotyka zielonego, ale muszę jeszcze dodać jakiś jeden klawisz. Więc z wyrażeń biorę jeszcze jedno i. Musimy mieć 3 warunki spełnione, 3 luki zapełnione. Więc to mogę na przykład dać tu. Już nie mam miejsca. Ciach. Dobra, mamy te, tak się właśnie gubią bloczki. Ciach, ciach. O, świetny pomysł też, żeby dorysować sobie jeszcze jakieś tam, jakąś jedną pomoc w innym kolorze pewnie. I my to wszystko będziemy wkładać do tego jeżeli. 3 rzeczy aż. Tylko
Gdyby mi to tak chciało wyjść, to byłabym bardzo wdzięczna, a wyjść nie chcę. Dobra, rozsuwam to, bo widzę, że są jakieś problemy techniczne. Pierwsze, co zrobiłam, to zrobiłam 3i. Może teraz wejdzie. No i nie wejdzie. Och, ten scratch. Biorę jeszcze raz, jeżeli. Ciach. No pięknie, że wam wchodzi, mnie nie wchodzi. Na pewno wszystko tutaj robię dobrze, najeżdżam jak trzeba, a nie chcę wejść. Ale tak chwytam po lewej, najeżdżam od prawej strony, tak jak należy i wejść nie chcę. No nic, to w takim razie. Ja tylko to ułożę, ale niestety nie dodam teraz. Mam to, strzałka w górę. Miało być jeszcze, gdzieś mi się to zgubiło. O. I to. Mam dwa warunki i mam jeszcze mieć dodatkowy klawisz. Ciak. O, teraz też mi, popatrzcie co za złośliwość, do tego też mi nie wejdzie klawisz spację. No nic, dobra i wybieram niech biot jak jump. I gdybym teraz wszystko to ze sobą połączyła i ustawiła prędkość Y na większą wartość, na przykład na 15. Bardzo mi przykro, że tego nie ustawię, ale Scratch przestał mi działać i po prostu bloczki się ze sobą nie łączą, to wtedy te skoki byłyby wyższe. Ja czekam, żebyście to ułożyli u siebie i żebyście mi powiedzieli, czy u was to działa. Dlatego, że widzę, że tutaj na tym, w tym moim oknie to ja teraz niewiele podziałam. Czyli do tego, jeżeli dajemy cały ten wielki, zielono-niebieski, a do środka ustaw prędkość na jakąś większą. Mhm. To nas zabezpieczy przed takimi pułapkami, gdzie no gdzieś wpadniemy i później nie będzie możliwości wydostania się stamtąd. Skrypty na tło mam pokazać, już oczywiście. No na razie jest tyle. Na razie jest tyle. I teraz tak. Przez to, że bardzo długo wprowadzaliśmy w... Ja może przejdę sobie do was. Przez to, że bardzo długo wprowadzaliśmy ten nasz kwadrat w ruch, to nie zrobiliśmy to, co wydaje mi się tutaj najciekawsze. To znaczy... Wyobraźcie sobie trzecią scenę, taką, gdzie połowa całego tła byłaby czerwona. I tutaj, i na tym tle byłby gdzieś klucz. I trzeba byłoby do niego dojść. I teraz jak? I to właśnie... To ta plansza wydawała mi się najciekawsza i wydaje mi się, że chyba mimo wszystko zaczniemy od niej to spotkanie następne. No chyba, że gdyby jeszcze mi ten Scratch działał, to wydaje mi się, że moglibyśmy to nie jest Scratch, to wydaje mi się, że moglibyśmy to szybciutko zrobić, natomiast po prostu bloczki mi się nie łączą i to jest mocno niepokojące. O, teraz nawet działają. Ale no czas już niestety goni, więc rozumiem, że nie możemy tego jakoś przedłużać. Chociaż ja naprawdę bardzo, bardzo chętnie. Jak umieścić klucz na drugim tle? Już mówię, jak umieścić klucz na drugim tle. Można by było, jeżeli klucz otrzyma komunikat, to wtedy ustawi się w danym X i Y.
O, właśnie tak jak. Oczywiście, że możemy trochę dłużej, natomiast nie chcę też przyciągać i nie wiem, może Michał, może ty się jeszcze wypowiesz, dlatego że to ty jesteś taką okropną gadułą i wiesz, wprowadzałeś kwadrat w ruch przez godzinę, więc co ty myślisz o trzecim levelu? No myślę, że jest najciekawszy, tak jak mówisz. Podoba mi się ten trzeci level. No nie ma problemu z czasowym. No nie wiem, czy jak nasi słuchacze, czy mają czas i czy chcą. Jeśli tak, to możemy zrobić ten trzeci level, bo on jest naprawdę fajny. A to jeżeli słuchajcie, nie, to następnym razem, więc tutaj zależy od słuchaczy, bo ja dysponuję czasem, Ania pewnie też, więc. Tak. Okej, okay. To żeby to nie było tak, że ci, którzy już nie mogą dłużej z nami tutaj zostać, będą jakoś pokrzywdzeni, to czy te osoby, które muszą już iść, może na przykład obejrzałyby sobie ostatnie 15 minut webinaru, nagrania, plus dostałyby oczywiście cały skrypt na maila. Więc może tak byśmy to rozegrali. Okej, oczywiście, dobrze. To lecimy z trzecim levelem. Dobrze, zaświadczenia, właśnie, to też jest ważna sprawa. To też jest ważna sprawa dla tych, którzy już... O, Michał już wrzuca, dobra. No to w takim razie te osoby, które już iść muszą, potrzebują, to my to oczywiście rozumiemy. Natomiast tak, i skrypt na mail oczywiście też pójdzie, tak samo jak będzie nagranie. Natomiast ja mam nadzieję, że w ciągu 10 minut poradzimy sobie z tym trzecim levelem, o ile Scratch w ogóle nie zadziała. To Aniu, może, bo widzę, że jeszcze nie zremiksowałaś go, może zremiksuj i podaj od razu link do tego, także jak dokończysz, to potem już ludzie będą mieli zrobiony cały skrypt. Dobra. Udostępnij. No oczywiście. Proszę. Masz nieudostępniony jeszcze chyba, więc jeszcze musisz udostępnić. A, rzeczywiście, tak. Michał, bardzo cię proszę, wrzuć jeszcze raz link do zaświadczeń, jeszcze albo i parę razy. Jeszcze ten link do zaświadczeń, ale wrzucam jeszcze raz. Michał wrzuca link do zaświadczeń, ja wrzucam projekt skryczowy. Dobra, i teraz idziemy sobie. Beata napisała, że jej to nie działa. Zaraz, spróbujmy jeszcze raz. A, zaczęło mi działać. O, tak, Scratch się odbraził na mnie. Ciach. I tak. Beato, pisałaś o tym, że nie działa ci zwiększenie tego skoku. To jest ten fragment. Tak, postaram się jeszcze powiększyć. To jest ten fragment. Czyli aż trzy rzeczy muszą się zdarzyć. Musi być wciśnięty klawisz J, jak jump, strzałka w górę i ma dotykać koloru zielonego. To trzecie jest po to, żebyśmy nie odbijali się od powietrza. I jeżeli te trzy rzeczy będą spełnione i jednocześnie, to wtedy ten skok będzie nie na wysokość 8, a na wysokość 15. OK. Przejdźmy w takim razie. Ja może jeszcze... Tak, ja już od razu będę rysowała, przez to, że mamy tego czasu tak niewiele, to ja od razu będę już rysowała trzecie tło, chociaż jeszcze klucza nie mamy, nie? Jeszcze klucza nie mamy. Dobra. No to zrobimy sobie, proszę Państwa, to tak, że ten klucz potem będzie miał się znajdować gdzieś tutaj, w tej drugiej planszy. Dziękujemy bardzo, Elżbieto, dziękujemy. Przepraszamy za te opóźnienia.
Słuchajcie, zrobię tak, że jeżeli otrzymam zmianę tła, to wtedy klucz pójdzie do nowego X-a Y-ka. Ktoś dzisiaj już o to pytał, jak to zrobić. Więc tak. Ale to też wymaga, żebyśmy przy pierwszej planszy, zaraz pod zieloną flagą, dali ten klucz tam, gdzie on ma być, czyli tu. Ciach. I iść do tego X-a Y-ka. Bo inaczej to nam zadziała dobrze, natomiast tylko raz, a przy kolejnym razie już niestety klucz byłby w prawym górnym rogu. Albercie, webinar będzie do obejrzenia na stronie wiki mistrzowiekodowania.pl. Natomiast bardzo prosimy o to, żeby się uzbroić cierpliwość, dlatego że sukcesywnie je wrzucamy. Okej. Dobra. Przechodzimy w takim razie do trzeciego naszego tła. I nie tak. Ewo, za momencik pokażę jeszcze raz klucz. Rysujemy nowe tło. Za momencik pokażę klucz jeszcze raz. Rysuję. Komputer mi szaleje. Rysujemy trzecie tło. I to trzecie tło, tak jak powiedziałam, będzie w połowie czerwone. Więc prostokąt czerwony. I wyobraźcie sobie, że zrobimy aż tak. No a druga połowa będzie zielona. Dobrze, dwie osoby już proszą o klucz. Podaję na momencik, podaję tutaj jeszcze skrypt klucza. Na razie jest tylko tyle, że on się ustawia w danym X i Y przy zielonej fladze. Nadaje zmianę tła. Natomiast kiedy otrzymuje zmianę tła, to idzie sobie do tego X i Y. To jeszcze nie jest dokończone, ale to możemy dokończyć oczywiście. I tak, dzięki wielkie, Ewo. Oczywiście, i trzeba jeszcze dać tutaj, pokaż. Pytam jeszcze o pewności przy wykorzystywaniu na zajęciach dodatkowego pomysłu, jaką informację w podziękowaniach podawać? W podziękowaniach. Masz na myśli te podziękowania na stronie Scratch Meet Edu, tak? Tak. Jeżeli ja remiksuję czyjś pomysł, na przykład teraz remiksuję pomysł z konta Smolec, to ja bym podziękowała twórcom tego projektu, podziękowałabym Michałowi, który rozpoczął ten projekt. Coś takiego. Ok. Wracam do rysowania tła. Och, nie to. Wracam do rysowania tła. I jestem przy tym trzecim. No i teraz tak, zrobimy sobie jakieś półki zielone i owszem, niech będą takie. Ciach, 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 na przykład tak. Ale co nam po półkach, jeżeli i tak będziemy musieli przepraszam, ja trochę źle zrobiłam. Nie, to przepraszam, druga strona nie może być cała zielona. Druga strona niech będzie jakaś tam taka. O. Ojej, ojej, ojej. Dzwonek nas wzywa na następną lekcję. Rozumiem, że mam wrażenie, że dużo osób już potrzebuje iść, prawda? Chyba tak. To słuchajcie, to może w takim razie, przez to, że już jest za 15, tutaj mój komputer naprawdę kiepsko działa, nie wiem dlaczego, ten Scratch mi na nim nie działa, to wydaje mi się, że może rzeczywiście zacznijmy od tego w przyszłym razem. Na następnym naszym spotkaniu.
Okej. Okay. Natomiast bardzo nam zależy z Michałem, żeby pokazać Wam tę trzecią planszę, dlatego że ona jest no, specyficzna. Trudno dojść do klucza, kiedy dookoła ma się czerwień. Dobrze. To niech tak będzie. Tak, dzisiaj było rzeczywiście sporo technicznych trudności. Co rusz gubiliśmy się i nas nie było, albo głosu, albo wizji. Jeszcze wrzucimy Wam ten link do... Cały czas jest link do zaświadczeń. Wiecie co, zawsze można się pocieszać tym, że mniej więcej za 3/7 jeszcze było tak, że Michała w ogóle nie było słychać, a koniec końców no, opowiedział nam nawet sporo. Także bardzo przepraszamy. Okej. Jesteśmy po dwóch planszach. Skończymy tą trzecią. A to ja jeszcze może tyle powiem, że nasza kolejna gra to będzie zupełnie inna idea gry platformowej. Będziemy chcieli pokazać Wam, w jaki sposób można stworzyć grę z ruchomym tłem. I kolejny webinar będzie w maju, w drugiej połowie maja. Na pewno wcześniej będą zaproszenia na naszych grupach facebookowych. Michał, czy Ty wiesz dokładnie, kiedy będzie kolejny webinar? No właśnie nie pamiętam niestety. Natomiast coś raz jeszcze wydaje mi się, że w sposób... A, 29. Dzięki. No, pięknie. Uczestnicy wiedzą. To najważniejsze. Tak. Ktoś pytał, jak tam wydrukować ten certyfikat. Tam można go wziąć jako obraz zwykły i potem wydrukować jako obraz, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam. Okay. Tak, on się generuje jako obraz i można zapisać obraz jako plik PNG, a następnie wydrukować jako obraz. Dziękujemy wszystkim za dzisiejsze spotkanie. Jeżeli ktoś przez ten miesiąc będzie miał ochotę i czas, to niech kombinuje, jak przejść tę trzecią planszę. O, Albert mówi, że do PDF-u też się da. No, pewnie. No to super. Dziękujemy bardzo. Tak. Z uczniami. O, Michał znowu chyba zniknął. Jest. Właśnie. Dziękujemy. Dobranoc wszystkim. O, jeszcze jest 98 osób w sali. Ojej. Wy jesteście tak samo cierpliwi jak i my, albo i nawet bardziej, skoro pomimo tych problemów technicznych pozytywnie kończymy. Okej, czyli rozumiem, że wysyłamy mailem ten projekt, który jak na razie zrobiliśmy. Okej, Beata, no miałam krótko powiedzieć, co ma się dziać w na trzeciej planszy. Okej, no to teraz na trzeciej byłoby to tak, że trzeba by było dojść do klucza, który jest na czerwonym tle. I no, nie można byłoby tego robić tak po prostu, bo cały czas bylibyśmy cofani na początek tej planszy. Więc trzeba by się było jakoś przed tym zabezpieczyć, prawda? Ale jak? No właśnie, ale jak? Michał, zdradzamy pomysł już teraz, czy czekamy ten miesiąc, jak uważasz, żebyśmy zdradzili? Przytrzymamy to napięcie.
Tak. No, oczywiście, że można byłoby go skończyć na stronie Scratcha, tylko na pewno wtedy nie wszyscy by tam weszli i zobaczyli, a już mamy obiecane, znaczy obiecujemy kilku osobom, że dokończymy na kolejnym webinarze. Umrzecie z nudów w trakcie czekania na kolejny webinar. No nie, nie, nie. Jeszcze jakieś webinary są po drodze, więc myślę, że nie będzie tak źle. No dobrze, to słuchajcie, to Michał będzie tym takim złym policjantem, a ja będę tym dobrym policjantem. I ja wam powiem trochę, jakby to można było zrobić. Chociaż Adam mówi, że będą kombinować. To ja tylko tyle powiem. Takie słowo klucz. Zmiana kostiumu. Co wy na to? Czy to by nam się mogło jakoś przydać? No, Możecie kombinujcie. sami wybrać Zmiana kostium ciała kostiumu. potworny, który pozwala przejść przez ogień na przykład. A ta już wykombinowała. Czerwonoodporny, dokładnie. Tak. A, już widzę, że wiecie, o co chodzi, prawda? Inny kostium, inne kody. Dokładnie, on mógłby reagować na czerwień tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ma ten kostium pierwszy. Ten, który już teraz mamy narysowany. Natomiast, kiedy on będzie miał kostium czerwono-ochronny, to nic się nie będzie działo. Tylko wiecie co, żeby to nie było takie wszystko później banalne do przejścia, to pomyśleliśmy sobie jeszcze, żeby mu ten kostium czerwonoochronny dać tylko na jakiś ściśle określony czas. Na przykład na 20 sekund, a po 20 sekundach, no niestety, ale zmienia mu się ten kostium na ten pierwszy. To też jest do, jak najbardziej do zrobienia. Byłoby wtedy trochę ciekawiej, trzeba by się było pospieszyć. Nie zawsze by się udało dojść do klucza. Taki jest pomysł na trzecią planszę. Bawisz się, a nie wychodzisz z niego i umierasz. Dokładnie. Skoro nie dążysz do celu, do klucza, to niestety sorry. Tak jest w Lego Batman? Nie wiedziałam. Ja wiedziałam, że jest gra Lego Batman. Ada, wydaje mi się, że nie. My wczoraj z Michałem próbowaliśmy z 25 sekundami, chociaż rzeczywiście może się trochę tam nudziliśmy, nie? 25 minut, 25 sekund to było dość sporo. Zobaczę, jakie to ma umiejętności w grach. My chyba jesteśmy raczej z tej niższej półki, więc dla nas 20-25 sekund to jest dobry czas, taki akurat. Natomiast no myślę, że dla uczniów mogło być 5 sekund, a może nawet i mniej, więc należy dostosować do umiejętności To jeszcze graczy. zależy, ile my tam damy półek po tej stronie czerwonej i jak one będą oddalone od siebie, prawda? Czy łatwo będzie na nie wskoczyć. No teraz mamy ten przycisk jump, także nawet jakieś oddalone od siebie półki nie stanowią problemu. Wszystko do Tak, pokombinowania. jest prawda, że testowałem to bez tego jumpa, tylko zwykłe skoki. No ale ja nie jestem wprawnym graczem, więc trudno mi porównywać się do tych, którzy grają na co dzień. Ja widzę, że mamy wśród uczestników mistrzów gier. Cudownie. A ten Lego Batman to też jest taka platformówka? Beata, ale to jeżeli ci ledwo wychodzi, to może. Ale. Jeżeli ci jakoś to ledwo wychodzi, to to ta różnica w skoku nie jest tak duża. Coś tam trzeba pokombinować jeszcze z tym jumpem. Okej, dobrze. Bardzo serdecznie. Jeju, Ada, no niezła jesteś. O, Bardzo serdecznie dziękujemy za. A, jasne, Beata, no rzeczywiście. Można by też było się zastanowić, wiesz, jakiś inny klawisz nie byłby wygodniejszy, na przykład.
Może spacja zamiast Toyot, nie? Może to wtedy jakoś łatwiej by to można było tak ogarnąć, nie patrząc tam na klawiaturę. Albo coś z lewej strony, A, Z, tak żeby było na lewą rękę jeszcze. No, tak. No dobrze, bardzo serdecznie dziękujemy. 65 osób naprawdę już musi kończyć. Zapraszamy za miesiąc. Dziękujemy serdecznie. Wam też dobranoc, spokojnego wieczoru. Do widzenia, do następnego razu. Zapraszamy. Dziękuję bardzo też, do zobaczenia. Cieszymy się, że zainspirowaliśmy. Do widzenia, do widzenia. Okej, dobrze. To ostatnio dziewczyny na innym webinarze się śmiały, że my teraz zostajemy i my będziemy teraz podłogę zamiatać i wyłączać w pokoju. Ale już widzę, że Michał tam idzie po miotłę, także już sprzątamy, można wychodzić. Dobrze. Dziękujemy serdecznie. Klikam, zakończę wydarzenie. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia następnym razem. Dobranoc. Dobranoc.